Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, powiedział Pan po raz pierwszy chyba w sposób tak precyzyjny, oficjalny, jednoznaczny, że subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie wydatków bieżących i Pan twierdzi, że to jest 21% po stronie samorządów. Samorządy uważają, że jest to w granicach 28-29%. Pan też tutaj powiedział bez zająknięcia się o tym, że samorządy mają przecież jako udziały w innych podatkach pieniądze na finansowanie dodatkowych zadań w oświacie, jeśli chodzi o wydatki bieżące, nie mówiąc o wydatkach majątkowych. Panie Ministrze, mam nadzieję, że Pan wie, co Pan mówi i Pan wie, jaki jest udział poszczególnych samorządów w podatkach i jak realizowane są wpływy do budżetu z tych podatków. Chyba Pan wie. Czyli Pan wie doskonale, jak wygląda sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Z Panią Przewodniczącą Skowrońską zgadzam się, tylko bym poszerzył słuszny jej postulat, że w naszym parlamencie potrzebna solidna, rzetelna debata i podjęcie odważnych decyzji, jeśli chodzi o opracowanie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy mają w swojej dyspozycji około 62,7% środków publicznych na realizację swoich zadań zleconych, natomiast te pieniądze są dalece niewystarczające, bo na przestrzeni ostatnich 5 lat prawie 3-krotnie wzrosło zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast Panie Ministrze, mam konkretne pytanie, bardzo prosiłbym o konkretną odpowiedź. Dodatkowe pieniądze są ponad tą standardową subwencję na ucznia w przypadku nauczania w szkołach, gdzie pobierają naukę dzieci mniejszości narodowych. Bardzo prosiłbym, ażeby mi Pan odpowiedział, jakie to są pieniądze, o ile to jest więcej, jaka to jest pozycja na dziecko, na ucznia, jaka to jest pozycja w budżecie państwa i czy w którymkolwiek kraju poza granicą Polski Rzeczypospolitej jest również analogiczny czy podobny system finansowania nauki dzieci, do których to szkół chodzą dzieci polskiego pochodzenia. Dziękuję bardzo.